Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. Umiłowani w Panu, siostry i bracia. Ksiądz kardynał Józef Swenens miał konferencję radiową i powiedział takie zdarzenie. W Brukseli, w jednym z kościołów, był proboszcz, który właśnie wychodził z kościoła, a przed kościółkiem spotkał rodzinę, która nie naprzykrzała się Panu Bogu. Jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, byli niepraktykujący. I ksiądz przechodząc zobaczył, że ten ojciec tego dziecka, 5-letni chłopczyk, przybierza aparat i chce sfotografować swą żonę i dziecko. A ksiądz uśmiechnął się do nich i powiedział, pewnie pan by się bardziej cieszył, jakby sam na tym zdjęciu też był. A on mówił, no tak, no to proszę mi dać aparat, ja was sfotografuję. No i rzeczywiście zrobił im zdjęcie, ale nic ani słowem nie powiedział, że tam są gdzieś, tam nie chodzą do kościoła czy coś, tylko uśmiechnął się i zaczął odchodzić. A kobieta mówi, proszę księdza, niech księdza czeka chwilę. No dobrze, a co tam? Bo nasz synuś ma już 5 lat, ale jeszcze jest nieochrzczony. Czy można by to było jakoś załatwić? No pewnie. Ale proszę księdza, my mamy jeszcze taki poważny problem, bo my jeszcze nie mamy ślubu. No a chcecie wziąć? No tak, tylko tak, żeśmy się zaniedbali. No to dobrze, to wszystko zrobimy. Przyjdźcie tylko do kancelarii z aktem urodzenia dziecka, no i tam będziemy rozmawiać i wszystko zrobimy. I odszedł. I kochani, dlaczego to mówię? Bo to takie zwykłe wydarzenie. Ale zobaczmy, że ten ksiądz miał jakiś dar życzliwości do człowieka. On nie przeszedł, nie zrobił miny zaciętej, nie przeszedł z daleka ich, nie ominął. Tylko się uśmiechnął, zagadał i zrobił im zdjęcie. Tak niewiele. A jednocześnie odblokował ich wewnętrznie. Bo oni, no kochani, ile dzisiaj mamy takich ludzi zaniedbanych? No bo po prostu ciągle bieg, praca i to, i zapomnienie. I tu nagle przez taki drobiazg ten ksiądz ich wewnętrznie odblokowuje. I oni postanowili zacząć nowe życie. I kochani, coś podobnego dzisiaj zdarzyło się w Ewangelii. Zobaczmy, że Pan Jezus wędrując z Galilei do Judei musiał przejść przez Samarię. Samarię zamieszkiwali Samarytanie, którzy też mieli pochodzenie żydowskie, ale oni nie zachowywali tak dosłownie przepisów prawa i dlatego ci Żydzi, tradycjonaliści, omijali ich z daleka. Nie podali ręki, aż gdzie tam, żeby naczynie, którego używał Samarytanin, wziąć do ręki, to broń Boże. Żydzi mieli takie pojęcie czystości rytualnej. I gdyby wziął naczynie Samarytanina, no to już by się stał nieczysty. I zobaczmy, Żydowi nie wolno było rozmawiać publicznie z kobietą.
kobieta była, owszem, no to trzeba było ją tolerować, ale Żyd to się modlił. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie stworzyłeś mnie psem, osłem i kobietą. Taka była kategoria pojmowania u Żydów. I teraz co się, co? Pan Jezus siedzi przy studni, zmęczony, uczniowie poszli do miasta coś kupić i przychodzi Samarytanka. No i teraz co? No przepisy żydowskie zabraniały się odezwać do kobiety. A Pan Jezus z uśmiechem mówi, daj mi pić. Jakżeż Ty, Żyd, prosisz mnie, żeby dawać Ci się napić? No tak. I zobaczmy, już wszelkie te bariery odwieczne, jakie istniały, jakby stopniały. I teraz zaczyna się rozmowa. I co się okazuje, że Pan Jezus w tej rozmowie prowadzi do tego, że właściwie samo to, ta prośba, daj mi się napić, to już jest jakimś taką prośbą, żeby ona zaspokoiła jego pragnienie. Ale Pan Jezus zwraca nam uwagę, że pragnienia mogą być różne. Zobaczmy, czego pragnie dzisiejszy człowiek. Jakie są nasze pragnienia? I ta kobieta, no, otworzyła swoje serce przed Panem Jezusem i On mówi, że gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, to On, to ja bym Ci dał wody żywej. A kto spożywa tą wodę żywą, nigdy już pragnąć nie będzie. Ona mówi, Panie, nie ma szczeblaka, a studnia jest taka głęboka. Ona myślała konkretnie o wodzie, a Pan Jezus prowadził już wyżej. Mówiąc o żywej wodzie, miał na myśli właśnie ludzkie pragnienia i przede wszystkim łaskę uświęcającą, łaskę Bożą. Kto będzie spożywał tą żywą wodę, nie umrze na wieki, nigdy już pragnąć nie będzie. I ona mówi, Panie, daj mi tej wody, żebym już nie przychodziła tu czerpać. I kochani, i tak się nawiązał bardzo głęboki dialog i Pan Jezus mówi, idź, przyprowadź męża. Nie mam męża. O, to powiedziałaś prawdę, bo miałaś do tej pory 5 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest Twoim mężem. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. I zobaczmy, że z takiej zwykłego pierwszego zdania, daj mi się napić, wyszła całkiem głęboka rozmowa. I ona zaraz zostawiła ten dzban i pobiegła do miasta i mówi, chodźcie, znalazłam Mesjasza. Znalazłam proroka, który mi powiedział prawdę, który mi powiedział wszystko o mnie. I przyszli mieszkańcy Sychar, miasta Sychar, przyszli do Pana Jezusa i prosili Go, żeby został z nimi. Bo wiedzieli, że jest Żydem zmierzającym do Jerozolimy, ale jest innym Żydem niż wszyscy przeciętni. I Pan Jezus został u nich 2 dni, i potem już mówili, my już uwierzyliśmy nie dzięki Twoim słowom, mówiąc do kobiety, ale sami słyszeliśmy Jego słowa. I kochani, zobaczmy, że to jest właśnie to likwidowanie tych jakichś nieludzkich przepisów, które tradycja zostawiła, no jak faryzeusz szedł przez miasto z żoną, albo z córką, czy z matką, to on się nie odezwał do niej. Takie były te przepisy surowe.
I dopiero trzeba było, żeby Pan Jezus te poszczególne, nieludzkie przepisy likwidował. I zobaczmy, że Pan Jezus ma wielki szacunek dla kobiety. Kiedy przyprowadzono mu kobietę, która zgrzeszyła, pochwycili ją na cudzołóstwie i przyprowadzili, żeby ją ukamienować. Co, Panie, mówisz o takich? Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I rozeszli się. Nie wchodził z nimi w dyskusję, nie tłumaczył, nie nic. Powiedział jedno krótkie zdanie. I poszedł. Została ona. Nikt cię nie potępił. Nikt, Panie. To idź, ale już nie grzesz. I wiem, przypuszcza, że to była Maria Magdalena, że właśnie to przebaczenie Pana Jezusa postawiło ją na nogi. Zaczęła nowe życie. I ona była pierwsza przy grobie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Bo ukochała. I moglibyśmy tutaj wymieniać wszystkie kobiety, jakie w Ewangeliach są. Chociażby Maria i Marta, siostry Łazarza z Betanii. Pan Jezus tam często przybył do nich, szedł, żeby tam odpocząć po wędrówkach. Tam się wyspał, odpoczął. Była również Weronika na drodze krzyżowej Pana. Kto by dzisiaj o niej wiedział, gdyby Pan Jezus nagrodę nie odcisnął swego oblicza na jej chuście. I kobiety, które wpisują się w działalność Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus idzie dalej, drogą krzyżową spotyka płaczące kobiety. Sam cierpiał, ale nie rozczulał się nad sobą. Tylko rzeczy widział wszystko, co się dzieje wokół niego. I do tych kobiet podziękował, tym kobietom płaczącym, za współczucie, ale też przypomniał im o najważniejszym zadaniu. Panu dzieci, nie płaczcie nade mną, ale nad waszymi dziećmi. Kobieta nigdy nie będzie ojcem, ani mężczyzna nigdy nie będzie matką. Ta istotna różnica nie ma nic wspólnego z emancypacją, pojmowaną często fatalnie. Max Kirchhoff napisał tak. Jest szczególną tragedią, że w świecie współczesnym, który pragnie, pilnie potrzebuje kobiet, matek kochających, kobiety chcą koniecznie upodobnić się do mężczyzn. I to nazywają emancypacją. I nie wiedzą, że domniemanie to często prowadzi w ślepy zaułek pod względem biologicznym i duchowym. Kobieta matka to jest ta, która daje życie i chroni życie. To jest najważniejsze zadanie kobiety. Strzec życia. Owszem, ważna jest jakaś własny biznes. Wszystko jest ważne, ale zobaczmy, możemy popatrzeć, ile jest kobiet, które najpierw urodzą dzieci, na przykład trójkę czy czwórkę dzieci, odchowają je, wtedy nie pracując, albo tak godząc pracę, żeby w domu pracować, odchować dzieci, a potem do pracy. To jest prawdziwa rola kobiety. Nikt jej w tym nie zastąpi. Nawet najlepsze ośrodki pedagogiczne i wychowawcze. Bo matka jest jedna. I matka potrafi kochać. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkiszanach śpiewamy: proszę o Matko jedyna. Niechaj
krzyż Twojego Syna zawsze.